Lecimy co? Do góry. I kibel, i rura od kibla. Dobra, to będzie jak sobie zmuszony do spojrzenia. Tym też nie pasuje. 80 koło. Muszą to zrobić. Patrzę. Ta muza nie leci w pokoju? Nie. Dobre? Dobra, pan taksówka już jest. Bobak też jest? Bobak też jest. Tak, tak. Na stację benzynową i z powrotem. O, kupimy. No niestety żabkę nam zamknęli przed nosem i tak trochę nieładnie. Co z tym dzieckiem? No dziecko nam przeprowadzili w koszyku. Muzułmanie czarny. I nie wiadomo, co chodzi z tym dzieckiem. No pół roku ma pewnie. 4 miesiące. 4 miesiące? Skąd wiesz? Bo to muzułmanie. Postur elo. Bobab wpadł na pomysł, żeby kupić na stacji benzynowej coś, co ciężko się zje. A ja nie wiem, z takiego może być takie. Mówię, cytryna, jakieś chili, papryczka. Coś ostrego. Papryczka, czyli na stacji benzynowej. To może sos, kurwa, weźmiemy cały za 20 zł, kupimy sos i będziemy w lasie do ryja. A to by był dym, nie? Jo. Język, operacja jutro. Cel, język, no by. Cel na język. Nie, kocioł nie będzie. Kocioł będzie, jak dojedzie strój panoramiksa i w ogóle. A robimy dzisiaj kocioł, ty, Daniel? No nie ma jak, no wszystko zamknięte jest. Bez taki kocioł. Ale nie kupimy wódki na stacji benzynowej w Toruniu. Nie, prezes nie pozwoli. Jedynie w tym... Za Toruniem gdzieś. Nie, w Paluchu. A jest do ja. No co ty? Nie, Seba. Nie. Nie. Ja tutaj ogarniam moje pieniążki widzów. Nie, to jest za daleko z powrotem. Dobrze. To jest, nie. Okej, okay, Daniel. Seba nie proponuj. Przemyśl to pierwsze. Jest tak. Na twoje. Ale przemyśl to raz. No to co, na stację? Tak, na stację. To tutaj na stację, nie? No można tutaj, no. Bardzo dobry pomysł, no. Wiewiórka, uwaga! Ale żartowniś, patrzcie, zatrzymał prawie, nie? Kociołek będzie, jak będzie strój, będzie wszystko. Ale powiem wam tyle, kociołek daje zamówić zajebisty. Twardy, nie pęka, dobrze się z niego pije. Pozdrawiam. Ocet tutaj mam w domu. Nie, fuu, ocet? Tu mieszka Łoboda, gdzieś blisko. Nie bać, no. W tych ruinach. Nosi MMA, a kurwa łowę rzuca. Pozdro. Porwali cię, co powiesz? Porwali mnie. Na bunkrze. Jutro jadę do taty, wieczorem live. Środa wolna. Nie, to dziecko nie jest mojej cioci. To dziecko nam ktoś dał w koszyku. Z karteczką, zaopiekuj się tym dzieckiem. Mówię, muzułmanie. Przyjechali tutaj podpalić toru. Dobra, to my zaraz będziemy, nie? ZW, panie? ZW, co? Dobra, wysiadamy. Bobab, herę? O kurwa. Ale mała stacja. Takiej stacji to nigdy nie widziałem. To ale konkretna, wszystko tu mamy. Dobry? Dobry. Elo, elo. Dobra, jesteśmy. Kurwa, by się wyjebał. Witamy. Co kupujemy? O, mordeczko pracuje, nagraj go. Nie, nagrywamy go. Co tam, Benecie? Co lepiej nie nagrywa, bo co, kurwa? Co sobie spinałeś? On no się spinał? Czemu? Spinał do mnie. Nie wiem dlaczego właśnie. Dobra, okej. Okay. Co za spinał? Dobra. Gdzie są piwka? Seba, gdzie są piwka? Weź jakieś, nie wiem, energetyka. Pa, gun kolbani, weź mi to. Nie obrywa. Weź mi to, dawaj. Mamy pomy piwo, czy nie? Macie piwo? Jest, dobra. Ale styl. Mol ci napisz mi tylko. To daj 2-4 paki Heineken. Ja ci wtedy też napiszę. Nie musi mi tam dokładnie, tylko potem. I coś hardkorowego chciałeś, o? Ty, weź mi tego Gunkar Bunny, zobacz. No to weź sobie, dobra. No ja nie wiem, o co chodzi w ogóle, nieważne, dobra. Nieważne, dobra. Trzymaj kurkę. Patrzcie, kurwa, napój Gunkar Bunny. Nie widziałem takiego jeszcze, nie? Nie. Ram, pam, 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 ram, pam, 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 pam. Jeszcze Zelek wydał energetykę, nie? Ale grubo, ty. Nic. Chujowo, no kurwa, znalazłem
Jeszcze dzięki, cześć. Szlugi weź mi, oddam ci. Weź mi jakieś szlugi ty. Mordoczko, jakie są szlugi? LD setki. I ten, i... Są? Starczy? LD setki, tak, raz, dwa. Czerwone? Nie ma czerwone. No chwilę, nie długo. Są, no, kurwa, nie widzisz? No tak. Nie ma czerwone, że chwilę stanowisz. A ty palisz? No, dobra. Palisz, nie? No, napisz wtedy, ja bardzo się tak palisz. No, ale... Bez kij, to no, masz kurwa, nie czaisz? Mentolowe? Na trasie próbuję, mnie to wkurwa nie wyszło. Płaciłeś już? Wiesz, za groźby karalne w pracy ciężko, tak? Więc kurwa naprawdę nie przeginaj. Dobra, nazwę, zjedziemy. Nie, do zobaczenia, mam nadzieję, z frajerem. Kto to kurwa jest? Imię, nazwisko mi podaje go. Nie pamiętam go, on kurwa się trzyma z tym chłopakiem. O co mu kurwa chodzi? Powiedział ci, o co mu chodzi? Jego kurwa się trzyma. Skurwysyn szczynak jebany, będzie mi groził. Dobra, wracamy. Nie prusie, nara. A co? Czekaj. Dobra, jedno. Słucham pana? Co on grozi komuś? Tak, mi grozi. Nie wiem, o co chodzi mu. Kolegi się odwrócił i powiedział, że się boli ciebie jeszcze. No właśnie, to prywatna sprawa. Się uczy dopiero, nie? Ale ja go znam z widzenia, nie wiem, o co mu chodzi. Ja streamuję na żywo. Może pan zobaczyć kanał Daniel Medzika, youtuber, 100 tysięcy subów. No. I po prostu na ulicy mi groził, chodź tu pajacu, jebam się na jebie. No. Tak, i teraz też ja nie też był bardzo jazdy. Jeszcze dzień, nie? Ale no w chuj niemiły był, no, tak? W chuj niemiły, no, nie przy ludziach. No, no dobra. Ale kurde, tak się nie robi. To jest pracownik, jest pracy. Nie robi, wiesz, no ja jestem w pracy, mam klientów, wiesz, tak samo się nie robi, jak ty robisz. Powiem panu nie? Jedno, ja pracowałem na słuchawce dwa lata. No. Jak pan sprzedaje tablet, też nie można powiedzieć coś złego, tak? Powiedzieli pan. Dlatego no, oczekuję od pracownika po szacunku. No dobrze, no ale... Ja przyjechałem po piwko. Tam, nie? No dobrze, no, pan słyszał? Nie było, wiesz. No miał być okej, ale jednak odpisknął, nie? No to no, musiałem sobie tak powiedzieć. Dobra, dziękuję. Proszę tam nie zwracać uwagi, niech pracuje, daj panu szansę. Nie, no... Ale nie daje, to jest naprawdę brak kultury. No nie wiem, o co mu chodzi po prostu. Ja prywatnie nie wiem, nie powiedział mi w oczy. Tylko wyzywa, nie? Żeby tam nie miał problemu, chłopak. Wyjebane w niego. Dobra. Nie, bo szczeniak, nie wiem, ma tam 20 lat. On ma mnie, jebanie. Spotkałem go na przystanku, co się gapisz, nie? I tak centymetr ode mnie, w oczy mi się gapi, nie? Później wysiadamy na teatralnym, chodź tu frajerze wyjebie ci, nie? Mówię, idę, mówię, szkoda a czasu na ciebie. A ty, to jest taki kozak, a kurwa, spotkałem ale go na... kurwa, nie wiem, o co mu chodzi, no mów. Spotkałem go na mieście, tego, do ziomek go ojebał, to... Nie, sorry, ziomek, tak. Ale to jest najgorsze, że nie wiem, o co mu chodzi, nie? Ja nawet nie znam go z imienia, nigdy nic mu nie zrobiłem. Nie wiem, czy to kurwa, antywiz jakieś kolejne? Na pewno, widz meduzy. Muszę go odnaleźć, bo to jest przegięcie. Ale chociaż mają albański. Ale wiem, gdzie pracuję, czyli wiem, gdzie czekać. Jest albański raj, ludzie. Popek. Co to kurwa, dasz mi kal, to no, lubimy. Zobaczymy, czy cię kopię, nie? Albański raj. Trzeba, ale pierwszy dzień w pracy był, nie? I tak się odzywał chujowo, przyszedłem tam. Ja zdobędę go nazwisku, bo ja go znam. Co? Ja go kojarzę, on ten. Na mieście, wiesz, interesuje się. Nie mamy czasu, 12 tysięcy ludzi czeka na live'ie. Ale słuchajcie, to, że pojechaliśmy na stację, że pan akurat przyjechał, że powiedział, że tutaj jedziemy na stację, bo ja chciałem jechać tam, to nie jest przypadek, to nie jest przypadek, moim zdaniem, tak? No. Naprawdę. To nie jest przypadek, że go tam spotkaliśmy. No ciekawe, ciekawe. No tu dojedziemy też, raczej, chyba. Jakie tu tam pan nazwy, że stać na ulicy tam koło byłego sklepu, róg tam był. Lewo damy, nie? No, na ten. Heineken wziąłeś, Daniel? No, damy. Tak, no bo nie było tam, było dębowe i Heineken. Ale stypa, dwa piwa. No wykupili wszyscy. No. Ale nie, że jeszcze kurwa w pracy, nie? Kozaczył. Nie palcie, kochani. Sobie lipę robił. A ja do niego się kulturalnie, czy ty palisz, nie? Bo tam mówi coś, że palenie szkodzi. To już tu kurwa wchodzi, nie? Ja pierdolę. Tu w prawo, no, do nas. Dymy na stacji, no, no przykra sytuacja. Wiecie, jak pracowałem w T-Mobile dwa lata na słuchawce, bym powiedział do klienta coś tam, kurwa, czy coś, żeby wyjebali, karę, wiesz, pieniężną i tak dalej, a on co? Pierwszy dzień pracy, nie? Zaraz stację dajemy na Facebooka i koniec, wyjaśniam go. Będzie wyjaśnięty, tak? Ja. Pozdro, Elo 320, do widzenia.
A panu życzę miłego dnia, wesołych świąt będzie? I mokrego zębusa. Pozdrawiam. No właśnie, nie mam drobnych. O, Heineken wleciał. Miłego dnia. No wiecie pan, jakie historie święta, nie? Przyjdzieją. Człowiek idzie po piwo, a prawie... prawie więzienie grozi. Jo. Słuchaj, Seba, bo mi piwa lecą, kurde, wszędzie. 30. Już chwila, Seba. Masz jak? Zobacz. Zajemnie. Dziękuję, wysoko się, też się. Zobacz, jak ja stoję z tym. Kurwa jebana, frajer mnie wkurwił. Jak go kojarzy z miasta, frajer? Chuj mu w dupę, gdzieś tu mieszka. Dobra, widzimy się na YouTube. Zostawcie subskrypcję. Daniel Magicel, subskrypcję. Już wchodzimy. Tego, tą kurwę, kurwa, spotkałem na stacji.